Tja. Jest na świecie. No, to mi niedługo się wytrzyma. Aż tak, że nie... Może coś tam będzie. Wątpię. To co, może zaraz pójdziemy do chwili, jak już pani chwili. No, oczywiście z tego zawsze. Że nie zdradzasz, to ten koniec. Podsumowując, no, że scenka dotyczyła głównie aspektu flirtowania, jak i kłamstwa. Miała ona na celu przybliżyć, że tak naprawdę kłamstwo nie jest zbyt opłacalne, jak było widać. Michał, jako główny bohater, flirtował z dwoma dziewczynami naraz. Nie wyszło mu to na dobre, ze względu na to, że jak kłamał jedną i kłamał drugą, kiedyś musiało to wyjść na jaw, jak każde kłamstwo. W ten oto sposób łatwo możemy doświadczyć na własnej skórze i zobaczyć, w jaki sposób główny bohater pożegnał się z jedną z swoich miłości, tak naprawdę pożegnał się z dwoma. I to zakończyło związek poprzez to, że kłamał i zdradzał.
Tak więc nie opłaca się kłamać. Lepiej zawsze powiedzieć prawdę, być szczerym.